Zespół szkół ogólnokształcących nr 2 imienia Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach jest gospodarzem projektu ministra edukacji i nauki pod tytułem Innowacyjna historia – nowoczesne technologie w służbie edukacji, który jest skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów liceum. Przede wszystkim mamy dwa cele. Tak? Jest to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest on realizowany przez Fundację Arte et Marte. I jednym z celów jest upowszechnienie historii Polski w dość innowacyjny sposób, tak? Za pomocą tych gogli VR, tych technologii, żeby pokazać im troszeczkę odskocznie od tych standardowych książek. A drugim jakby celem jest pokazanie nauczycielom możliwości za pomocą technologii VR, że też możemy tego używać w edukacji szkolnej. W tamtym tygodniu byliśmy w Mazowieckim, w Wyszkowie i w Łochowie. W tym tygodniu mamy Puławę i do grudnia praktycznie będziemy mieli w każdym tygodniu takie wystawy VR. Gimnastycznej została zbudowana specjalna scenografia dostosowana do pokazu, zawierająca ścianki wydzielające przestrzeń, projektora, nagłośnienie oraz 70 obrotowych foteli dedykowanych doświadczaniu wirtualnej rzeczywistości. Innowacyjna historia to projekt ministra edukacji i nauki skierowany do uczniów klas 7, 8 szkoły podstawowej oraz wszystkich klas i uczniów szkół ponadpodstawowych. Skierowany nie tylko do naszej szkoły. Nasza szkoła, czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach, jest gospodarzem w porozumieniu z organizatorami tej wystawy i tego przedsięwzięcia. W naszej szkole zorganizowany został punkt, miejsce, gdzie uczniowie 70 jednocześnie może oglądać filmy z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości gogli VR. Natomiast w projekcie biorą udział uczniowie naszej szkoły oczywiście, ale również w zasadzie wszystkich puławskich szkół podstawowych, a także szkół z powiatów ościennych. Mamy uczniów z Ryk, z Dęblina, z Cycyny i wielu innych mniejszych miejscowości wokół Puław. Wiktoria 1920 roku oraz kartka z powstania. Ja osobiście obejrzałam tylko jeden z nich, Wiktoria 1920 roku, i jestem zachwycona. Mając gogle VR i człowiek ma wrażenie, że jest w środku akcji. Brałam udział w bitwie, strzelaninie, jeździłam konno, byłam jednym z ułanów, również leciałam samolotem, skakałam ze spadochronem z tego samolotu, więc człowiek ma wrażenie, że jest w środku. Uczestnicy filmu bezpośrednio zwracają się do ciebie jako do uczestnika, więc możesz coś próbować odpowiadać, ale wiadomo, że oni tego nie usłyszą. No, wrażenia są rewelacyjne. To jest zupełnie inny odbiór historii, dużo ciekawszy, dużo fajniejszy, zabawniejszy i w bardziej przystępny sposób przekazuje informacje. Jeżeli tylko wyobrazić sobie, że w ten sposób można obejrzeć nie filmy historyczne, ale w zasadzie z każdego przedmiotu, to świat przed uczniami i przed nami stoi otworem. Dodam również, że dodatkiem do tego przedsięwzięcia są szkolenia dla nauczycieli. Nauczyciele, którzy zechcą wziąć udział w takich szkoleniach, jak wykorzystać rzeczywistość wirtualną i gogle VR w pracy z uczniami na lekcjach, też mogą brać udział w szkoleniach, które są organizowane w sali. Obok uczniowie oglądają filmy, a nauczyciele poznają możliwości warsztatowe wirtualnej rzeczywistości. W przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie z ZSO nr 2 w Puławach oraz uczniowie z innych szkół Puław i okolicznych powiatów. Jeżeli chodzi o wrażenia, to oceniam je jako bardzo dobre. Sama realistyczność tego filmu, tego, że wczuwanie się w tą rolę jest bardzo takie prawdziwe. Też takie zaangażowanie tych bohaterów, czuje się, że jest się jakby częścią tego całego wydarzenia. Nawiązanie do tych wszystkich bitew i taka interakcja po prostu. To jest coś niesamowitego przeżycie. Chętnie bym powtórzył takie coś, to są niezapomniane wrażenia. Można się jeszcze nauczyć historii z perspektywy właśnie osób, które przeżyły to, może nie dosłownie, ale przynajmniej zobaczyć, jak to wyglądało w pewnym stopniu. Znaczy, chodzi dokładnie mi o to, w jakim stopniu to wyglądało, że aby zobaczyć, jak wyglądała sytuacja na froncie, jakie uczucia tam były i co musieli ludzie, którzy tam walczyli, przeżyć. Podoba mi się to, ja to wspieram sam czasami, jak mamy szansę, to korzystam z gogli VR, sam nie posiadam, jednak kiedy dochodzi do momentu z jakimiś wydarzeniami, które oferują gogli VR, to z chęcią z nich korzystam. Dodajmy na koniec, że prezentacje w ramach projektu Innowacyjna Historia potrwają do piątku 15 września.